Hej wszystkim, z tej strony Martyna i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Star Stable Aktualizacji. To dzisiaj mamy biegnij pośród liści z wesołymi liskami w ich wspaniałym wyścigu. O mój Boże, ekran mi się tu zjechał. Wszystko się nagrywa, nagrywa się. Obłożny bazar, zawitam na Jorwik, co tydzień będą zniżki, koń fiński, Tennis Walker, Paso Fino oraz Kuc Gutlandzki będą tańsze do kolejnej środowej aktualizacji. Woohoo! Więc no jedziemy, nie? Ogólnie wydaje mi się, że łatwiej mi będzie to zrobić w ten sposób. Trochę bym musiała się poteleportować, ale raczej damy radę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra. Przede wszystkim tak, ten jakby liskowy... Jezu, nie to. Pod L. Questy są pod L, co jest dla mnie mega dziwne. Hultaje Jaspera i to jest do dniowej farmy Jaspera. Okej, okay, ale najpierw zobaczymy sobie te rzeczy sklepowe. Zobaczmy, co tam przyszło. W ogóle ten wir tutaj dalej się wyświetla. Ja przez jakiś czas nie miałam muzyki, wiecie co? Chyba dalej nie mam tej muzyki, więc ja sobie może ją chociaż włączę, bo ja... A nie, patrzcie, mam. Nie pamiętam nawet, czemu ją włączyłam. Pewnie z powodu robienia zadań fabularnych, one są dość głośne. Dobra, gdzie my chcemy jechać? Gdzie jest ten targ objazdowy w ogóle? Ktoś by mógł mnie poinformować? Dobra, słuchajcie, jestem jeszcze, w międzyczasie zadzwoniła do mnie mama i ogólnie obwoźny bazar powrócił. Zobaczmy ten bazar, on chyba będzie tutaj, tak? No bo gdzie w sumie miałby być, z drugiej strony. Obczajmy sobie to tutaj, jakbyście pytali o te wiadomości, to w końcu odebrałam resztę kodów, które miałam do odebrania, także jesteśmy w domu. No i proszę bardzo, jaki piękny bazarek, mamy tutaj dostępne konie, proszę bardzo. Jeden kuc gotlandzki, ile on kosztuje w ogóle? Ej, całkiem nieźle, 450 już bym za niego dała. Tennis Walker 570 to wciąż dużo, ale fajnie wychodzą w tej cenie. To jest to koń fiński. Ze fińskimi aż tak w sumie nie przepadam chyba. Chyba jednego mam, albo nie mam nawet wcale. Tak strasznie wyglądają na zmęczone, ok? Jakby to jest ich największy minus, ale kuce gotlandzkie są świetne, więc dobra. Jedzonko. Mamy tu jedzonko. Jest w ogóle tutaj burmistrz Pinat. On chyba tego przybytku pilnuje w tej chwili. Jedzonko i ubranie. Jakież te ubrania trafiły tym razem? No, takie, które posiadam. Więc, kurde, to są chyba takie, które były dostępne kiedyś. Normalnie, jakby w sklepie globalnym, tak mi się wydaje, bo zazwyczaj robiłam tam właśnie zakupy. No dobra, no to tyle w sumie z tego. I z tego, co widzę, jeszcze tutaj macie zwierzaki, widzę w tajszej cenie. One tak na sobie leżą. Ej, ale fajne te liski. Ej, one wcale nie są na promocji. W sensie serio, 240 za lisa to wciąż jest mega dużo. Ale świnki. Świnek to ja długo nie widziałam. Stary w ogóle pies. Stare kotki. Jezu, jakie to jest stare. Serio, w ogóle widzicie te łapki tych świnek. Czarna wiewiórka, która wygląda jak ta wiewiórka magiczna taka. Wow. No, fajne, ale umówmy się, no. Kto tyle da za zwierzaka do torebki, który tylko będzie biegał? No i dobra, i teraz co robimy? Jedziemy na dyniową farmę Jaspera, żeby zobaczyć, co tam się takiego dzieje. Mają być tam wiewiórki. Czemu akurat na dyniowej farmie? Trochę mi to nawiązuje do Halloween. W ogóle Halloween już za niedługo. Jak się czujecie? Czy robicie coś w tegoroczne Halloween? A może w ogóle nie obchodzicie Halloween, albo oglądacie tylko jeden straszny film, chętnie się dowiem. Widzimy się na... Okej, okay, jeszcze zanim pokażę wam typiarkę, która ewidentnie bawi się świetnie siedząc na fontannie. No i rzeczy, reszta praktycznie całego tego setu tutaj doszła. I ten set jest bardzo ładny, więc polecam. Teraz będzie dobre cięcie. Oficjalnie jesteśmy na miejscu, zobaczmy, czego on od nas będzie sobie chciał. Hultaje Jaspera, grr, gdzie one się podziały? Przed chwilą tu były. Ciekawe, czy wbije level na tych questach. To ty, przepraszam, że nie panuję nad sobą, ale nie mogę pozbyć się tych małych hultajów i zaczyna mnie to irytować. Jest taka jedna grupa małych lisków, które powodują chaos na mojej farmie. Skaczą po poletku dyniowym i przewracają skrzynię przy zabawie chowanego. One chyba nigdy się nie męczą. Ojej, jakie śpieszne słodziaki, jak fajnie biegają. Jeden rudy, drugi czarny, trzeci brązowy. Fajne, fajne maluszki, podobają mi się. Tam, widzisz, szybkie są. A może spróbuję się dogonić, a ja zostanę tutaj i po nich posprzątam. Przy odrobinie szczęścia uda ci znaleźć sposób, żeby zostawił w spokoju mnie i moją farmę. Wydaje mi się, że pobiegł w stronę małego lasu w dolinie. Czemu nie dasz... Czemu Boże. Niesamowite. Ty zostawił te grabie i one tam leżą. W ogóle też możecie napisać, co sądzicie o tym, co się ostatnio odbywa na polskim YouTubie, bo to jest jedna wielka...
Masakra, ja wam powiem, że nawet jeżeli mam studia i w ogóle jestem zarąbana, to szczerze, szczerze śledzę i dużo śledzę, dużo oglądam. I dobrze jest wiedzieć, okej? Okay? Dobrze jest wiedzieć, co się dzieje, ale niektóre fakty to już są chyba za mocne nawet dla mnie. Niesie zatrzymały się pod drzewem, wciąż rozbawione chaosem, które spowodowały na farmie Jaspera. Nawet po odbiegnięciu tak daleko od farmy, liski szukają nowych zabaw. Okej, Ghost. Musi być jakiś mniej szkodliwy sposób, żeby liski wyładowały energię. Może uda się je przekonać do zagrania w jakąś grę. Wszędzie pełno liści. Mam pomysł. Uwielbiam biegać i skakać. Czy cokolwiek da im więcej frajdy niż sterta liści, to fantastyczna zabawa. Do tego męcząca liski z pewnością nie będą miały siły na psoty. Jeden się kręci w kółko, jakby miała ADHD, także... Wydaje mi się, że lisy rozumieją, że za rogiem czeka coś fajnego. Ich oczka błyszczą z podekscytowania. Na pewno za mną pójdą. Wow, guys! We did that! Od dzisiaj jestem 24! O nie, to jest przykre, mam większy level niż wiek. Ale super, super, udało się. Lisy są gotowe do zabawy, zaczynamy! Wow, nie spodziewałam się, że na zadaniach lisami wbije 24 level. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Wow! A, bo ja przekupuję liście koniem? Aha, dobra, au, faktycznie. Ale to jest taki dodatkowy efekt, jakby to nie jest wymagane, żeby chyba wjechać w kupkę liści, bo ja większość kupek liści omijam w ogóle. O, teraz też ominęłam, no bo jak ja mam w to wjechać, żeby to działo? No ej! No, teraz wjechałam w kupkę liści, ale nie wjechałam w ten. Ale w ogóle jest dużo czasu między przejazdem. Ciekawe, czy to tak miało być. Dobra. Lecimy z tym. Ale w ogóle powinno być to naturalnie, że w niektórych miejscach powinno się takie kubki liści robić, żeby gracze mogli sobie w nie wbiegać, bo to jest mega cute. Mega ultra cute. Ja się świetnie bawię, nie ma co. Wow! Szkoda, że nie wbijam we wszystkie kawałki liści, to jest smutne. I te dyńki jako przykład tego. O, niesamowite. Podoba mi się, powiem wam. Fajne, słodkie. Jakby wy wiecie, że ja trochę już zmieniłam swoje wymagania, ale jakby ja widziałam wywiad chyba z osobą, która była odpowiedzialna za ten wyścig i widać było, że włożyła w to serduszko i trzeba jej oddać, że motyw całkiem uroczy. No jeden z wielu dodatkowych wyścigów, tak? Będziecie robić co chcecie, macie wybór, nie ma co. Ojeju, jak sobie leżą! Wymęczone liski leżą zwinięte na ziemi. Plan się powiódł! Wygląda na to, że przydałoby mi się bezpieczne miejsce, w którym będą mogły się na chwilę położyć. W lesie na pewno znajdzie się coś, czego można zbudować schronienie. Czyli to nie tylko wyścig. Wow! Schronienie dla lisów, ale fajnie. Tylko trochę mi to przypomina questy z lisami polarnymi. To były lisy polarne? Co Yeti niby jadło małe lisy polarne? Nie wiem, czemu aż tak bardzo SSO lubi lisy. Może dlatego, że ma gotową animację biegania lisa? Może? Może prawdopodobnie dlatego. W sumie z kiedy Mistfall wyszło, to tam lisy biegają, więc... Więc mnie by to nie zdziwiło, jakby wiecie, skorzystali po prostu z gotowców. No ale chociaż mają inną teksturę, trochę się różnią od siebie, przynajmniej tymi kolorami, bo tak to chyba wszystkie znamiona mają takie same. Te małe, słodkie liski, ojoj, ojoj. Wesoły lis, a ich jest 3. Chyba podoba im się nowe schronienie, to będzie dla nich idealne miejsce do odpoczynku po długich dniach pełnych zabawy. Oby już nie niepokoiły Jaspera, no i można robić sobie ten wyścig co tydzień. No i kochani, to tyle na dziś. Mam nadzieję, że ja i moje liski wam się dzisiaj podobaliśmy. Widzimy oczywiście się w następnych filmach na kanale. Do zobaczenia i pa pa!